Ustawa BEPI i przedmiotów użytkowych, które możemy tutaj obejrzeć w Parlamencie Europejskim, jest pokłosiem dwóch konkursów zorganizowanych w Poznaniu dla młodych projektantów, dla młodych designerów. Pokłosie jednego konkursu to przedmioty do wewnątrz, czyli design in Poznań, a druga to przedmioty, które są zaprojektowane dla miasta na zewnątrz, design for Poznań. Ja razem z miastem Poznań chcieliśmy pokazać te przedmioty, tak aby też zaprezentować miasto Poznań i jego młodych ludzi jako tych, którzy nie tylko żyją folklorem i tradycją, ale także patrzą nowatorsko, patrzą w sposób zaskakujący na materiał, na przedmiot, ale także na miasto, bo wiele z tych przedmiotów, ławek, krzeseł są przeznaczone do użycia w przestrzeni miasta. Blue Blocki są to obiekty, które umieszczamy na schodach i mają one zachęcać do siadania w miejscach publicznych, tworzyć struktury takie wizualne w miastach, może jakąś też identyfikację miasta, bo robiliśmy to z myślą o Poznaniu. To są przede wszystkim młodzi projektanci z Poznania, którzy odpowiedzieli na konkurs, przedstawili swoje prace. No i Poznań pomógł im wystawić to wszystko, zorganizował w formie wystawy. Teraz oni się chwalą, a przy okazji my też się chwalimy. To też nas stawia zupełnie na innym poziomie. Jeśli rozmawiamy też z producentami polskimi i staramy się przekonać ich, że polski projektant też potrafi zaprojektować bardzo fajne, ciekawe, kreatywne rzeczy, to jeśli mówimy, że właśnie nasze meble, nasz design był i w Mediolanie, i tutaj w Parlamencie Europejskim, co jest dla nas niezwykłym osiągnięciem, to na pewno zachęca go do tego, żeby zainwestować w polskie pomysły polskich projektantów. Polacy mają się czym chwalić. Środowisko projektowe jest bardzo prężne, bardzo kreatywne i jako członkini jury miałam okazję obserwować mnóstwo fantastycznych projektów i bezapelacyjnie warto to pokazywać szerzej na świecie. To jest także dla nich szansa wejścia na taki rynek projektantów, pojawienia się w świadomości różnych ludzi. Mam nadzieję, że takie wydarzenie jak dzisiejsze daje też możliwość większej ilości potencjalnych użytkowników zobaczenia tych mebli. Być może także otworzy drogę tym przedmiotom do powstania w wielu egzemplarzach. Myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie i dla ciebie. Przedmiot, który jest dla niego inspirujący.